Dominic, congratulations on your goal. Gratulacje na gol. It seemed like you came out very aggressive tonight. How did tonight feel different for you? Czy czujesz inny podczas tego tej meczy od innego? Thank you. Tak. Yes. Czułem się na pewno lepiej w tym meczu niż w poprzednim. Oh, sorry. Na pewno jestem zadowolony. I'm satisfied with this. Z tego, że w dwóch ostatnich meczach dałem asystę i strzeliłem bramkę, ale dzisiaj niestety ta radość jest dużo mniejsza niż w poprzednim meczu. Felt a lot better during this game because I was able to get an assist on the board during the earlier match, and this match was able to get a goal. Bo zremisowaliśmy w końcówce tak naprawdę. We let the a foot off the gas during at the end of this game a little bit. Mecz, w którym bardzo dobrze graliśmy i we played really well. I można powiedzieć, że straciliśmy dzisiaj dwa punkty. And I'm glad that we were able to come away with a point. Speaking of the defensive side, Pablo talked about your defensive work rate, that it's very good. Mówiąc o obronie, Pablo powiedział, że on bardzo lubi, że dobrze grasz w obronę. Może? Okay. Is that something that you feel like you can bring to this team? Is deep defense? Czy czujesz, że to jest coś możesz dać do tej drużyny? Tak, tak. Yes. Trener ciągle nam powtarza, że dla niego jest bardzo ważne praca w obronie, praca w defensywie. The coaches always say that it's very important for us to get back on defense. Każdy zawodnik nie tylko z defensywy, również i z ofensywy musi pracować dla drużyny. Each player isn't only offensive or defensive, needs to play on both ends. I tak, ja oczywiście gram na skrzydle, ale chcę pomagać drużynie nie tylko w ofensywie. And I of course I play on the wing, but I want to be able to help the team in whatever capacity I can. Ale również i w defensywie, żeby pomóc drużynie jak najbardziej w tym momencie tego potrzebuję. And if defense is what the team needs at the time, then I'll be able to help out in that capacity as well. Dominic, welcome. Witam. Has anything surprised you about the way how MLS plays in the game? Have you had any surprises? Czy jest coś inne w MLS od innych drużyn, w którym grałeś? Na pewno różni się od Ligi Polskiej. It definitely differs from the Polish League. Uważam, że dużo jest tutaj zawodników lepszych indywidualnie. A lot of the players are a lot better individually. Ale na ten moment rozegrałem 4 mecze, 2 w pierwszym składzie. I've only had about 4 matches so far with this league, with this team, so. Ciężko coś powiedzieć. Na pewno jest duża intensywność. It's hard to say, but at this juncture there's a certain intensity. What about, you've come to a new country, you come to Utah. What about any culture shocks and how are you adjusting to being here? Przyjechałeś do nowego kraju i czy jest coś na temat szoku kultury? Że możesz powiedzieć o Utah, jak to jest inne od Polski? Na pewno jeśli chodzi o takie bardziej sprawy piłkarskie, to na pewno, że tak powiem, więcej jest tak zwanego luzu
luzu? Jak to powiedzieć? Takiego komfortu. Komfortu, spokoju. Yeah, there's a, it's a lot chiller. It's chiller, yes, in od Polski. Yeah, from Poland. Ale kultury jeszcze dokładnie tutaj nie poznałem. Wiem, że jest też są jest są Mormony bodajże. There's a difference in kind of the culture around the Mormons mm-hmm. and the culture here. Yes. Thank you. Thank you.